Dziś będzie muzyka awangardowa i nietypowa, a mianowicie będzie to awangardowy metal, choć nie do końca. A będzie dzisiaj o zespole Arcturus. Arcturus to norweski zespół muzyczny założony w 1990 roku w stolicy kraju, czyli Oslo. Grupę założyli keyboardzista Steinar Sveer Jonsson i perkusista Jan Axel Blomberg, znany z grupy Mayhem. Nazwa zespołu pochodzi od Arktura, najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Wolarza. Muzyka grana przez zespół jest dość zróżnicowana. Z początku zespół obraca się w klimatach bliskich muzyce black metalowej i symfonicznej, z czasem jednak styl grupy zmienił się na bardziej awangardowy i symfoniczny. Skład zespołu często się zmieniał, a Jonsson i Blomberg do dziś są jedynymi stałymi członkami zespołu. Grupa wydała łącznie 5 albumów studyjnych i kilka pomniejszych wydawnictw. Także lecimy z tematem. Pierwszym albumem studyjnym grupy jest wydany w 1996 nakładem Asian Lore Creations, Aspera Hymns Symphonia. Styl muzyczny na tym albumie jest zbliżony mocno do symfonicznego, melodyjnego black metalu. Zawiera jednak sporo elementów dodatkowych, które z czasem będą rozwijane na kolejnych płytach. Muzyka na Aspera Hymns Symphonia to dość stonowany, klimatyczny black metal, jednak jest on nieco spokojniejszy w porównaniu do różnych innych kapel z norweskiej sceny black metalowej, takich jak na przykład Darkthrone. Nie tylko jeśli chodzi o muzykę, ale też teksty. Sam tytuł płyty w dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza Symfonia Surowej Zimy. Teksty utworów na tej płycie skupiają się na klimacie subpolarnym, zimie, naturze bądź też mitologii nordyckiej. Znaczna część utworów na tej płycie została napisana w języku angielskim, jednak 3 utwory na tej płycie zostały napisane w języku norweskim. Co ciekawe, 4 utwory z tego krążka pierwotnie pojawiły się na wydanej w 1994 epce Constellation, jednak zostały one nagrane na nowo w nowym składzie z udziałem Karla Augusta Tidmana, który zastąpił Tomasa Zamota Haugena. Utwory z tej epki wraz z kawałkami z My Angel ukazały się na kompilacji z Aspera Hymns Symphonia w 2002 roku. Muzyka na tym albumie to, tak jak wspomniałem, stonowany, klimatyczny black metal. Dodatkowo wokalista, Christopher Rigg, znany także jako Garm, na tej płycie oprócz śpiewania charakterystycznym dla black metalu growlem, również śpiewa tu także czystym śpiewem, co pokazał też na wydawnictwach grupy Ulver. W pewnych momentach nawet szepcze, tudzież jego śpiew jest odtwarzany od tyłu, jak na przykład w utworze Whence and Whither Goes the Wind. Dość często są tu zmiany tempa, w niektórych momentach zespół gra szybko, jednak nieraz spowalnia. Pojawia się tu także sporo instrumentów klawiszowych dodających klimatu i atmosfery tym kawałkom. Również wokal Garma mocno na to wpływa, co sprawia, że dostajemy bardzo klimatyczny i ciekawy album. Także ogólnie mówiąc, uważam, że Aspera Hymns Symphonia to świetny album i jedna z najlepszych płyt Arcturus. Rok później ukazał się drugi album studyjny grupy zatytułowany La Masquerade Infernale. Tytuł płyty jest błędnym tłumaczeniem z języka francuskiego i w dosłownym tłumaczeniu ma oznaczać piekielna maskarada. Poprawnie jednak ten tytuł powinien brzmieć La Masquerade Infernale. Album ten prezentuje dużą zmianę stylu muzycznego grupy. Na La Masquerade Infernale Arcturus porzuca symfoniczny black metal na rzecz awangardowego symfonicznego metalu. Natomiast wokalista, Christopher Rugg, na tym albumie zmienia swój styl śpiewania i na tej płycie śpiewa niskim, czystym śpiewem. Okazjonalnie na tej płycie pojawia się także Zimen Hest Nice, znany także jako ICS Vortex, który na tej płycie wystąpi gościnnie jako wokalista wspierający w utworach Master of Disguise i Painting My Horror, a także jako wokalista prowadzący w utworze The Chaos Path. Zimen na tym albumie śpiewa wysokim, czystym głosem, w przeciwieństwie do Garma. Również tematyka tekstu uległa zmianie i tym razem teksty obracają się wokół teatru, literatury czy szatana. I tak na przykład na tej płycie pojawi się utwór Alone, będący adaptacją wiersza W samotności Edgara Allana Poe, a utwór The Throne of Tragedy jest tłumaczeniem na angielski tekstu utworu Tragedians Throne grupy Ulver, do którego tekst napisał norweski pisarz Jørn Henrik Sforn. Na tej płycie pojawi się także po raz pierwszy kwartet smyczkowy. Z muzyków gościnnych pojawi się tutaj chociażby były gitarzysta grupy Karl August Tidman, grający gościnnie w 2 utworach, i Erik Oliver Lancelot, znany także jako były perkusista i flecista grupy Ulver, który gra na flecie w utworze Ad Astra. Muzyka na La Masquerade Infernale jest bardzo klimatyczna i atmosferyczna. Jest mocna, ale też bardzo symfoniczna. Jest tu dużo instrumentów klawiszowych i innych dodatkowych instrumentów, takich jak flet czy wiolonczelo. Tempo jest tutaj bardzo zróżnicowane, bo są momenty, w których zespół gra dość powoli, ale są też takie, gdzie zespół gra bardzo szybko. Dodając do tego jeszcze wokal Garma, wspierany okazjonalnie przez wokal Zimena, to wszystko razem buduje niezwykły klimat do tego stopnia, że słuchając tego albumu mam aż gęsią skórkę. Ten album jest po prostu niesamowity.
Moim zdaniem La Masquerade Infernale to znakomity album i zdecydowanie najlepszy album Arcturus. Na kolejną płytę zespołu trzeba było czekać 5 lat. Ze względu na to, iż przez pewien czas zespół nie nagrał nic nowego, zaczęły chodzić pogłoski, jakoby Arcturus się rozpadło. Tak się jednak nie stało i w 2002 ukazał się trzeci album grupy The Sham Mirrors. Na tej płycie Arcturus ponownie zmieni nieco swój styl. Tym razem do swojej muzyki zespół dodaje elementy muzyki hip-hopowej, ambientowej, tudzież elektronicznej. Można też powiedzieć, że w porównaniu do poprzedniej płyty, The Sham Mirrors jest albumem bardziej metalowym ze względu na mniejszy nacisk na symfoniczność, a także zawarcie takich elementów jak charakterystyczne solówki, riffy i przejścia kontrabasowe. Również warstwa tekstowa ulega zmianie i tym razem zamiast tekstów o literaturze, teatrze czy tam szatanie, mamy teksty bardziej skupiające się na tematach abstrakcyjnych i science fiction. Dodatkowo Ruby na tej płycie śpiewa bardzo różnorodnie, od cichych szeptów aż po facet. Tu też bym dodał od siebie, że ze względu na różnorodność śpiewu Garma, to gdybym nie znał składu zespołu, to bym się nie domyślił, że na tych wszystkich trzech płytach śpiewa ten sam wokalista. Oprócz Ruga na tej płycie w utworze Radical Cut gościnnie śpiewa Vegard Tveitan, znany także jako Aizan z grupy Emperor, a jako gości na tej płycie pojawiają się tu także trębacz Matthias Eich i basista Hugh Minay, którego na tym albumie zastąpił Doug Fallagan-Graven. Sam album wydaje się nieco ostrzejszy i mocniejszy niż tego poprzedniego. Nie oznacza to, że jest lepszy niż La Masquerade Infernale. Ale czy to znaczy, że jest to zły album? Absolutnie nie. Moim zdaniem to kolejny album Arcturus na poziomie, płyta zdecydowanie godna polecenia, zwłaszcza jak ktoś lubi takie klimaty. I w 2003 roku grupę opuścił wokalista Christopher Rygg. Na krótko zastąpił go Eystein Hegeland, jednak ostatecznie zastępcą Rygga został Zeman Hestnaes, znany jako ICS Vortex, który występował m.in. z Dimmuborgir czy Borknagar. Do grupy dołączył także drugi gitarzysta, Thore Morn, dzielący funkcję gitarzysty wraz z Knutem Magnewallem. Wtedy grupa powróciła do grania koncertów, ponieważ za czasów Rygga zagrała tylko jeden koncert, a potem zaprzestała na długi okres działalności koncertowej. I w 2005 roku ukazał się nowy album grupy zatytułowany Sideshow Symphonies. Muzyka na Sideshow Symphonies pokazuje zapożyczenia z progresywnego metalu, podobnie jak na The Sham Mirrors, jednak ten album jest nieco spokojniejszy od swojego poprzednika. Dodatkowo Zeman na tej płycie prezentuje nieco inny styl śpiewania niż Rygg, ponieważ Zeman głównie śpiewa wysokim głosem i na Sideshow Symphonies śpiewa czystym, wysokim głosem, podobnie jak w Dimmuborgir czy gościnnie na La Masquerade Infernale. Teksty ponownie skupiają się na tematach bardziej związanych z science fiction czy kosmosem. Od strony muzycznej, gitary na tym albumie są bardziej schowane z tyłu, zaś wokal jest bardziej wypchnięty do przodu, a także na tej płycie zespół używa mniej syntezatorów niż wcześniej. Niestety ten album miał pewne problemy z masteringiem we wczesnych wydaniach, które sprawiły, że niektóre z tych utworów miały pewne problemy z głośnością. Podobno późniejsze wydania już nie mają takich problemów. Mimo wszystko uważam, że Sideshow Symphonies to udany album w dorobku Arcturus. 2 lata po wydaniu Sideshow Symphonies zespół ogłosił rozwiązanie. Nie na długo jednak, bowiem w 2011 roku zespół się reaktywował i w 2015 roku ukazał się pierwszy od 10 lat album grupy zatytułowany Arcturion. Na tym albumie zespół powrócił trochę do korzeni. Gitary są tutaj bardziej wypchnięte do przodu, a także album sam w sobie jest cięższy i mocniejszy niż poprzednia płyta. Jest to także album dość różnorodny, łączący w sobie pewne elementy black metalu i rocka progresywnego z elementami muzyki klasycznej i awangardowej. Oprócz instrumentów klawiszowych pojawia się tu także skrzypce w wykonaniu Polaka Sebastiana Gruchota. Dodatkowo styl śpiewania Zimena na tej płycie jest dość różnorodny i oprócz śpiewania czystym wysokim głosem, tak jak na poprzedniej płycie, śpiewa on także growlem, co robił też chociażby w zespole Borknagar. Dodatkowo w utworze The Journey zamiast Zimena śpiewa gitarzysta Knut Magnewalle. Arcturion jest płytą ciężką i mocną, ale też odpowiednio symfoniczną. To wszystko jest tutaj dobrze zrównoważone i dobrze ze sobą współgra. Summa summarum, Arcturion to naprawdę udane wydawnictwo w dyskografii Arcturus, zdecydowanie warte uwagi i choć nie uważam, żeby ten album był ich najlepszym albumem w dyskografii, to jednak mimo wszystko uważam, iż jest to jak najbardziej udany album. No i to tyle. Także mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz i tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.